Dzień dobry Państwu, ja nazywam się Maciej Krupiński i przedstawię Państwu dzisiaj prezentację dotyczącą tomografii komputerowej tętnic wieńcowych, która została przygotowana dla tych z Państwa, którzy planują rozpocząć te badania lub niedawno rozpoczęli przygodę z tomografią komputerową serca, z tym z oceną tętnic wieńcowych. Zanim przejdziemy do analizy poszczególnych obrazów, parę słów na temat specyfiki badania tomografii komputerowej serca, gdyż jest to badanie specjalne, w trakcie akwizycji, badanie jest bramkowane sygnałem EKG w celu eliminacji artefaktów związanych z ruchem serca. I aby tych artefaktów nie było, pacjent powinien mieć, zwłaszcza na aparatach starszej generacji, wolną, miarową akcję serca o częstości optymalnie poniżej 70 uderzeń na minutę. Nie zawsze pacjent zgłaszając się na badanie ma taką częstość akcji serca, dysponujemy środkami farmakologicznymi. Podstawowym jest beta-bloker, który można podać u pacjentów po zebraniu wcześniejszego wywiadu, jak również po mierzeniu ciśnienia tętniczego. Możemy podać doustnie 2 godziny przed badaniem taki beta-bloker, czy na stole podajemy beta-bloker dożylnie. W bolusie z dawką 5 mg, którą możemy powtarzać dość bezpiecznie dwukrotnie. Niektóre wytyczne mówią, że nawet do 15 mg, tutaj byłbym ostrożny, do 10 z reguły nie powinno się nic stać. Poza tym w badaniu tomografii komputerowej tętnic wieńcowych pacjenci, jeżeli nie mają przeciwwskazań, otrzymują nitroglicerynę. Nitrogliceryna, która ma za zadanie poszerzenie tętnicy wieńcowej tak, aby była ona lepiej widoczna, lepiej ocenialna, zwłaszcza w przypadku występowania zmian miażdżycowych, łatwiej ocenić istotność zwężenia, które ta blaszka powoduje. Również przed podaniem nitrogliceryny powinniśmy odpowiednio zebrać wywiad u pacjenta pod kątem przeciwwskazań, wśród których należy wymienić przede wszystkim niskie ciśnienie tętnicze poniżej 100 mm supertęci, zwężenie zastawki aortalnej czy jaskrę. Jeżeli już mamy pacjenta odpowiednio przygotowanego, decydujemy, w jakim protokole wykonamy badanie. Czy wykonamy w protokole prospektywnym z akwizycją wyłącznie w fazie końcowo-rozkurczowej, niskodawkowy protokół stosowany u osób młodych, szczupłych, z niską akcją, częstością akcji serca, u których planujemy wykluczyć chorobę wieńcową, czy z akwizycją w trakcie całego cyklu sercowego, skanowanie retrospektywne z możliwym maksymalizacją promieniowania w fazie końcowo-rozkurczowej, tak jak tutaj widzimy na tym schemacie, która pozwala na to, czego oczekuje od nas Fundusz w Polsce, na ocenę kurczliwości globalnej lewej komory, czyli funkcji serca, dodatkowo pozwala na ocenę zastawek. I po wyborze odpowiedniego protokołu, według którego będziemy skanować pacjenta, przechodzimy do badania. Wykonujemy je w zakresie od poziomu rozwidlenia tchawicy do podstawy serca. W pierwszej kolejności u pacjentów, u których podejrzewamy chorobę wieńcową, nie u tych, u których już stwierdzono i wykonano rewaskularyzację, czyli stentowanie lub pomostowanie aortalno-wieńcowe, ale u tych, u których podejrzewamy chorobę wieńcową, wykonujemy algorytm Calcium Score w celu oceny ilościowej zwapnięć, a następnie przechodzimy do angiografii z podaniem środka kontrastowego. Tak jak tutaj widzimy, środek kontrastowy podajemy optymalnie z prędkością rzędu 5-6 ml na sekundę, w objętości oczywiście dostosowanej do wagi pacjenta, niemniej jednak nie mniej zwykle niż 50 ml. Staramy się z drugą strony nie przekraczać 80-90 ml kontrastu. Stężenie kontrastu optymalne jest między 320 a 400 mg jodu na litr. Miligramolit na mililitr. Po wykonanej akwizycji, w trakcie której optymalnie jest, gdy aparat uruchamiany jest automatycznie po uzyskaniu optymalnego zakontrastowania na aorcie wstępującej, wykonujemy rekonstrukcję, w tym rekonstrukcję szerokim oknem, rekonstrukcję płucną, w
celu wykluczenia jakichś zmian ogniskowych w zakresie miąższu obu płuc, czy widocznych również innych elementów, jak na przykład struktur kostnych. I następnie przechodzimy do analizy badania. Oceniamy tętnicę wieńcową w wykonanych rekonstrukcjach przestrzennych, jak i wielopłaszczyznowych po krzywej pod kątem występowania ewentualnej blaszki miażdżycowej. Jeżeli występuje, to stwierdzamy jej lokalizację, tak jak tutaj w segmencie szóstym gałęzi międzykomorowej przedniej, jak również jej morfologię, czy ma ona morfologię nieuwapnioną czy uwapnioną, pamiętając o tym, że większość blaszek ma mieszaną morfologię, czyli częściowo uwapnioną, częściowo nieuwapnioną, a te blaszki, które mają w przewadze nieuwapnioną morfologię, charakteryzują się większym ryzykiem pęknięcia blaszki i ewentualnie wystąpienia zakrzepu czy zawału. Następnie przechodzimy do tego, co tak naprawdę w ocenie tętnic wieńcowych w tomografii komputerowej najważniejsze, czyli jeżeli stwierdzamy blaszkę miażdżycową, to oceniamy istotność zwężenia, które ona powoduje. Według algorytmu obejmujący pomiar pola przekroju w miejscu maksymalnego zwężenia, tutaj widocznym, względem proksymalnej i dystalnej referencji. I to zwężenie tutaj obliczone w trójwymiarze, następnie jako zwężenie pola przekroju, następnie przekłada się na zwężenie według średnicy. Dlatego, iż wcześniej oceniano tętnicę wieńcową w inwazyjnej angiografii i tam używa się procent zwężenia według średnicy. My również tego dokonujemy w tomografii komputerowej według pewnej skali już obowiązującej, kilkanaście lat nadal obowiązującej, gdzie to zwężenie niewielkie jest poniżej 25% średnicy, poniżej 50% jest to zwężenie łagodne, umiarkowane między 50 a 69%, znaczne między, czy istotne między 70 a 99%, jak również może nie występować blaszka miażdżycowa, czy może być zamknięcie naczynia. Tak jak wcześniej powiedziałem, poprzedza wykonanie angiografii tętnic wieńcowych ocena ilościowa zwapnień według algorytmu Calcium Score. Znajduje to odzwierciedlenie w obowiązujących zaleceniach KADRA co do postępowania z chorymi ze stabilną dławicą piersiową po badaniu tomografii komputerowej. W algorytmie Calcium Score oceniamy ilościowo zwapnienia według skali Agatstona, która opiera się na obliczeniu powierzchni wszystkich pikseli o gęstości powyżej 130 jednostek Hounsfielda. Podaje się wynik sumaryczny Calcium Score, jak również ilość tych blaszek według skali KADRAS 2. Ten Calcium Score do 100 to jest łagodne zwapnienia, umiarkowane to jest od 101 do 300, ciężkie od 301 do 999, powyżej 1000 są to bardzo nasilone zwapnienia. I po wykonaniu algorytmu Calcium Score, jak również angiografii tętnic wieńcowej, można stwierdzić, co następnie u chorego należy zrobić. Według skali KADRAS, gdzie skala od KADRAS 0 do KADRAS 2 obejmująca zwężenie do 49% średnicy naczynia nie wymaga dalszej diagnostyki, skala KADRAS 3 obejmująca zwężenie między 50 a 69% średnicy naczynia, czyli umiarkowane zwężenie, zaleca wykonanie dalszej diagnostyki pod kątem ewentualnego niedokrwienia. Wcześniej było to na przykład test echo czy scintygrafia. Według zaktualizowanych 2 lata temu wytycznych również można oceniać, czy dana blaszka powoduje zwężenie istotne hemodynamicznie, czy jest niedokrwienie miokardiodystalnie do zakresu ukrwienia tej blaszki, również w tomografii komputerowej za pomocą perfuzji miokardium czy oceny cząstkowej rezerwy przepływu w tomografii komputerowej, ale nie są to metody
szeroko stosowane ze względu na ograniczenie i dostępności i kosztów. I nie jest to też również tematyką dzisiejszej prezentacji, gdyż jest to prezentacja dla osób początkujących. Przy zwężeniu od 70% do 99%, czyli subtotalne zwężenie 99% średnicy, zaleca się diagnostykę inwazyjną, jak również zaleca się diagnostykę inwazyjną u chorych KDRS5 z obecnością zamknięcia naczynia, ale należy pamiętać, że tomografia komputerowa serca w tych tętnicowych jest obarczona artefaktami, które mogą utrudniać ocenę tętnicowych pod kątem przewężeń, jak również taką ocenę uniemożliwiać, zwłaszcza ze względu na niemiarową szybką akcję serca, jak również artefakty od zwabki. Tutaj przykład 53-letniej pacjentki z typowymi dolegliwościami bólowymi i ujemną elektrokardiograficzną próbą wysiłkową. W wykonanej tomografii komputerowej nie stwierdzono zmian miażdżycowych, czyli pacjentka bez przewężeń według skali kwadrat-kwadrat 0 należy poszukać innej przyczyny bólu w klatce piersiowej. Kolejny przykład, 51-letni pacjent z nietypowymi dolegliwościami bólowymi, u którego stwierdzono w wykonanej tomografii komputerowej zmiany miażdżycowe powodujące przewężenie poniżej 25% średnicy naczynia w zakresie proksymalnego odcinka gałęzi międzykomorowej przedniej, skala kwadrans 1, czyli zaleca się, skoro występują zmiany miażdżycowe, zmianę trybu życia, prewencję progresji miażdżycy, ewentualnie farmakoterapię, natomiast nie zaleca się pogłębiania diagnostyki. Kolejny przykład, 58-letnia pacjentka, zwężenie pomiędzy 25% średnicy a 49% średnicy, również nie zaleca się pogłębiania diagnostyki pod kątem ewentualnego niedokrwienia. Zaleca się zmiany stylu życia oraz wprowadzenie ewentualnej farmakoterapii celem prewencji pogłębiania miażdżycy. Skala kadrowska. Kolejny przykład, 68-letnia pacjentka z typowymi dolegliwościami bólowymi i niediagnostyczną próbą wysiłkową, u której stwierdzono zwężenie rzędu 61% średnicy naczynia w zakresie proksymalnego odcinka gałęzi międzykomorowej przedniej. Kwadrans 3, wymagane pogłębienie diagnostyki pod kątem ewentualnego niedokrwienia. W wykonanej diagnostyce inwazyjnej z pomiarem cząstkowej rezerwy przepływu wieńcowego, czyli FFR, stwierdzono wartość FFR 0,89 w zakresie gałęzi międzykomorowej przedniej, widoczne zwężenie. Jest to zwężenie nieistotne hemodynamicznie, gdyż ta wartość powyżej 0,8 w diagnostyce inwazyjnej świadczy o braku występowania zwężenia istotnego hemodynamicznie. Odstąpiono od rewaskularyzacji. Ta sama pacjentka 10 lat wcześniej, żadnych zmian miażdżycowych, kwadrat 0, co pokazuje nam, że miażdżyca jest chorobą postępującą. Kolejny przykład, 59-letni pacjent z nietypowymi dolegliwościami bólowymi, u którego w wykonanej diagnostyce inwazyjnej, tomograficznej stwierdzono zwężenie powyżej 70% średnicy naczynia w zakresie proksymalnego odcinka gałęzi międzykomorowej przedniej. Według skali kwadrat 4a zaleca się diagnostykę inwazyjną. Wykonana diagnostyka inwazyjna potwierdziła obecność tego zwężenia, tutaj zaznaczonego strzałką, jak również stwierdzono, iż zwężenie to jest istotne hemodynamicznie, gdyż w ocenie FFR ta wartość wynosi 0,54. Pacjent poddany rewaskularyzacji ze względu na obecność istotnego zwężenia w zakresie gałęzi międzykomorowej przedniej. Tutaj przykład pacjenta 47-letniego, u którego wykonano tomografię komputerową
celem wykluczenia jakichkolwiek zmian miażdżycowych, w tym istotnych w zakresie tętnic wieńcowych, okazało się, iż pacjent posiada trzy zwężenia powyżej 70% średnicy naczynia w zakresie prawej tętnicy wieńcowej, gałęzi międzykomorowej przedniej i gałęzi okalającej. Według klasyfikacji kadrat, jest to kadrat 4B, obejmuje trzy naczynia. Zaleca się poszerzenie diagnostyki o diagnostykę inwazyjną. Diagnostyka inwazyjna potwierdziła obecność tych zwężeń. Pacjenta zakwalifikowano do rewaskularyzacji, do pomostowania ortalno-wieńcowego. Kolejny przykład, pacjent 40-letni, u którego wykonałem tomografię komputerową serca i tętnic wieńcowych. Celem wykluczenia zmian miażdżycowych, w tym istotnych, okazało się, że u niego występuje niedrożność naczynia, niedrożność prawej tętnicy wieńcowej w zakresie segmentu trzeciego, która następnie potwierdziła się wykonanej diagnostyce inwazyjnej według skali kwadrat, kwadrat 5. To, o czym wcześniej wspominałem, problemem w ocenie tętnic wieńcowych są artefakty, w tym artefakty od zwapień, tak zwane blooming artefakt, które widzimy tutaj na przykładzie pacjenta, u którego na podstawie tomografii komputerowej podejrzewałem zwężenie powyżej 50% średnicy naczynia, w tym istotne hemodynamicznie. Zarówno w rekonstrukcji tak zwanej miękkiej, jak również twardej celem redukcji tego artefaktu odzwadnień w wykonanej diagnostyce inwazyjnej okazało się, że te zmiany są zmianami przyściennymi, więc zwapnienia przeszacowywują zwężenie w zakresie tętnicy wieńcowej. Trzeba o tym pamiętać. Inny przykład to przykład niediagnostycznego obrazu tętnic wieńcowych u tego pacjenta w trakcie przygotowywania do badania. Częstość akcji serca poniżej 70 uderzeń na minutę, miarowa po podaniu kontrastu, pacjent niemiarowy. Nie można ocenić tych tętnic wieńcowych pod kątem ewentualnych przewężeń. Możemy jedynie stwierdzić, czy występują zwapnienia i czy tętnice wieńcowe są drożne, wobec tego kwadrat N. Inny przykład, również niediagnostyczny obraz tętnic wieńcowych przy miarowej wolnej akcji serca, wykonanej rekonstrukcji przestrzennej, okazało się, że pacjent oddychał podobnie. Nie można stwierdzić, czy na tym przykładzie, czy występują istotne zwężenia tętnic wieńcowych. Kwadrat. Podsumowując, tomografia komputerowa znajduje zastosowanie w ocenie tętnic wieńcowych. Przede wszystkim pod kątem oceny zmian miażdżycowych i przewężeń, które one powodują, a zwłaszcza w celu wykluczenia istotnych przewężeń, czyli takich, które są podejrzane o zwężenia istotne hemodynamicznie. Przy wartości diagnostycznej zbliżonej do diagnostyki inwazyjnej przy znacznie mniejszej liczbie powikłań. I dlatego warto wykonywać tomografię komputerową serca u chorych, u których wskazania do jej wykonania występują, a Państwa zachęcam do zagłębienia się w tą metodę i wykonywania tych badań. Natomiast warto je wykonywać często, jeżeli jest dany ośrodek, warto, aby było wykonane często, żeby była pewna powtarzalność. Dziękuję bardzo za uwagę.